Państwo, witamy na tak szybko zwołanym briefingu prasowym. Przewodniczący sztabu wyborczego Stanisław Ziątek, poseł Ryszard Kalisz. Chcielibyśmy się odnieść do zapowiedzi dzisiejszej propozycji premiera w sprawie debaty wyborczej. Bardzo proszę, szef sztabu Stanisław Ziątek. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest gotowy na każde wyzwanie. Jest gotowy stanąć do debaty na każdy temat. Ale chcielibyśmy stanąć na tej ubitej ziemi wtedy, kiedy będziemy szanować wszystkich partnerów politycznych. Wtedy, kiedy pojawią się w tej debacie także ci, których pan premier pomija. Mam nadzieję, że pan premier zna zasady demokracji i wie, że w kampanii wyborczej trzeba stosować równe szanse, żeby każdy miał możliwość wypowiedzenia swojego stanowiska wobec tak ważnych dla Polski Polaków spraw. Mam nadzieję, że pan premier nie chce ograniczać PSL-u swojego koalicjanta, nie chce ograniczać innych formacji politycznych i tych, które znajdują się w Sejmie i tych, które aktywnie działają na scenie politycznej. A więc w imieniu wszystkich formacji politycznych apeluję do pana premiera. Panie premierze, proszę o rozmowę, o poważną rozmowę, nie o tragedii smoleńskiej, nie o wilczych oczach, nie o jakichś bliżej nieokreślonych, bardzo napompowanych wielkim powietrzem sprawach, tylko o konkretnych programach dla Polski, o tym, czym żyją Polacy. O tym chcemy rozmawiać. Chcemy, bo mamy konkretne programy we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego. I nie tylko o finansach, nie tylko z ministrem Rostowskim, ale z każdym, kto jest przygotowany do tego, żeby prezentować program odnoszący się do pomocy społecznej, odnoszący się do obrony narodowej, do bezpieczeństwa, do wymiaru sprawiedliwości, do wszystkich tych obszarów, które są w tej chwili bardzo zaniedbane, a wymagają dobrych pomysłów, wymagają porozumienia i wymagają współpracy. My taką wolę współpracy i porozumienia mamy. I nie chciałbym, aby w tym kampanijnym działaniu można było zatracić to, co jest istotą polskiej demokracji. Istota polskiej demokracji powinna polegać na tym, że wszyscy mają prawo do zabierania głosu i wszyscy mogą wypowiedzieć swoje stanowisko w każdej sprawie. Panie premierze, Sojusz Lewicy Demokratycznej stoi gotowy do każdego wyzwania merytorycznego. Pan poseł Ryszard Kalisz. Panie premierze Donaldzie Tusk, wzywam pana do debaty jedynek w Warszawie. Pan jest na czele listy Platformy Obywatelskiej, ja na czele listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Jarosław Kaczyński na czele listy PiS i Janusz Palikot na czele listy Ruchu Poparcia Palikota. To będzie dopiero debata. Od razu pana uprzedzę. Chcę porozmawiać chociażby na temat wymiaru sprawiedliwości i tego, jak przestraszyliście się PiS-u i w prokuraturze zostawiliście wszystkie mechanizmy pisowskie. Jak tylko zrobiliście 1/10 reformy prokuratury, oddzieliliście funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości i tu was wsparliśmy, ale zatrzymaliście się. Nasze projekty jeszcze z początku kadencji nie zostały rozpatrzone. Trzeba wprowadzić wydziały do spraw postępowań przygotowawczych, sędziego śledczego, odpowiedzialność prokuratora, specjalne oceny prokuratorów. A wy co? Przestraszyliście się. Podobnie w sprawie służb specjalnych. Przecież pan tak naprawdę formalnie nadzorca niczego nie kontroluje. Mówiąc krótko, robią pana ciągle. Nie wspomnę Kamińskiego, jak pana robił. Mariusza. Panie premierze, podyskutujmy o kastracji pedofilów. O tym, jak pan wstaje rano i pozbawia godności wielu ludzi w Polsce, oskarżając ich i mówiąc, że będzie dokonywał, bo wszyscy tak to zrozumieli, jakichś cięcia rąk. A później pan się z tego wycofał, mówiąc, że tego nie powiedział. Porozmawialiśmy o tych PR-owskich zachowaniach w stosunku do dużych grup ludzi, jak na przykład kibiców piłkarskich. Porozmawiajmy o tym, jak pan walczył z różnymi zjawiskami, gdzie później ci ludzie wygrywali procesy i narażał pan wszystkich nas, obywateli, na wielkie odszkodowania. Ale porozmawiajmy o prostych sprawach. Dlaczego procesy w Polsce tak długo trwają? Przecież są proste metody. Dlaczego nigdy nie chcieliście podnieść wynagrodzeń sędziów? Dopiero ja musiałem doprowadzić do dezyderatu
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Również niech pan wydeleguje kogokolwiek, szefa chociażby listy włocławskiej waszej partii, na debatę o ubezpieczeniach społecznych z Anną Bańkowską. Nie macie nikogo równego. Dlatego się boicie debaty z lewicą. Boicie się. Podejmijcie rękawice. Najpierw w Warszawie. Niech pan się nie boi Ryszarda Kalisza, Donaldzie Tusk. No i na końcu chcę powiedzieć, ta dzisiejsza propozycja, panie premierze, to jest to, co pan jednak robi. Dużą część polskiego społeczeństwa, ludzi myślących otwarcie, z szacunkiem dla człowieka, lewicowo, chce pan wykluczyć z debaty publicznej, żeby nie mieli swojego reprezentanta. Tak się nie da. Nie można rozmawiać tak jak neoliberał konserwatywny z konserwatystą, nacjonalistą Jarosławem Kaczyńskim. To nie tylko wy w Polsce jesteście. Nie tylko ludzie, którzy na was głosują, a często ze strachu, a nie dla was, bo jesteście dobrze merytorycznie. Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej mają prawo, żeby rozmawiać o ich problemach. Niech pan nikogo nie wyklucza, dlatego że artykuł pierwszy stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.